Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Titled Tuesday. Powrót po kilku miesiącach. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało, jak turniej pójdzie, ale to traktuję oczywiście jako przede wszystkim trening. No więc czekamy sobie cierpliwie. Za 8 minut rozpoczynamy. Siemka, zakrzewka, siemka. Tutaj miałem mały problem z Twitchem, ale dawno nie streamowałem właśnie na Twitchu. Więc przepraszam, sobie zerkam na coś tutaj jeszcze. Okej. No, ale mam nadzieję, że sobie pogramy. Słyszałem ostatnio, że grał Magnus Carlsen w Titled Tuesday. Na razie go nie widzę, szkoda, bo miałem ochotę go spotkać przy szachownicy. To byłoby pewnie ciężko, ale zobaczymy. No właśnie, planowałem się spotkać z Magnusem, planowałem. Okej. Tak się trochę krzywię, bo nie mam tutaj czatu w OBS-ie, jakieś mi te okienka wyszły, a widok i te sprawy coś tam ogarniam, więc będę po prostu z wami się komunikował na czacie z Twitcha, więc to będzie jakieś tam małe opóźnienie zapewne, ale postaram się odpowiadać. No mówię, dawno się nie widzieliśmy na Twitchu, ale nie ma tego złego, więc wracamy. Dobra, przepraszam, tu jeszcze ostatnie wiadomości. Okej. Co tam u was dobrego słychać? Planuję grać wszystkie partie, dlatego że planuję grać wszystkie partie, no bo trochę mnie to też wkurza, że muszę się poddawać. Nie chcę w sumie tego komentować. No, tak się działo wcześniej, teraz się dzieje inaczej. Mam nadzieję, że będzie ok. Miłosz 204, witam cię serdecznie. Jaki w ogóle ja tutaj ranking już... Jaki ja tutaj mam ranking? Powiem wam, że nie wiem. Muszę zerknąć, aż poszukać siebie. O, daleko muszę siebie szukać. 2500 z hakiem. I to chyba małym. Już coraz więcej tych Polaków nawet z tytułami sobie gra. No, zakrzewka, pewnie masz rację. Bardzo dużo w tym prawdy. Ale wiecie, jak to jest. Protest był. 2528. No, czeka mnie... Bardzo ciężki turniej. No ale powalczymy. Sobie tutaj, słuchajcie, tylko jeszcze zerkam na pewne rzeczy. Jeszcze mamy 5 minut do rozpoczęcia. Rajd, witam cię serdecznie. Bardzo mi miło, no wróciłem. Troszeczkę postaram się regularności wprowadzić tutaj w tej grze na Titled Tuesday i w ogóle na Twitchu. No zobaczymy też, jak to wyjdzie. Czasowo robi się oczywiście u mnie jak zwykle. Jak jest jesień, to czasu jest bardzo mało. A w wakacje to wiecie, jak jest w wakacje. No nie chce się trochę grać z takiego względu, że jest gorąco, a zresztą są wyjazdy, są turnieje, więc to przemęczenie tymi szachami jest większe, szczególnie w upały. No zrozumiała sprawa, myślę. Czasami się oczywiście można zagrać, no ale ja tego nie czyniłem. O, dziękuję bardzo za jakieś tam punkciki. Już nawet zapomniałem o tych wszystkich punkcikach, donate'ach. Odzwyczaiłem się zupełnie od tego, więc dzięki tym bardziej. Tak sobie tutaj odświeżam jeszcze stronę. Coś tam sprawdzam. Dobra. Okej. No, wiadomo, że... Póki co jest nas troszkę mało, ale jesteśmy. Także sobie... O, coś znowu tutaj klika. Ja muszę właśnie te ustawienia Twitchowe sobie odświeżyć z powrotem, bo
Bo jak będę go używał, no to trzeba sobie to poodświeżać. Na szczęście żadne klatki nie uciekają. Zmniejszyłem trochę jakość dla potrzeb transmisji. Słuchajcie, tak, nagrałem przed Title Tuesday nagrałem odcinek ze speedruna, więc ja go umieszczę od razu po turnieju. Zabiorę się za opis i go tam umieszczę. Pewnie koło 19, po 19 lekko wleci. Na YouTube Title Tuesday, tak. Również na YouTube się odcinek pojawi. Mam nadzieję, tylko że nie będą same zera, bo wstyd. No ale chyba aż tak źle nie będzie. A też troszkę sobie można potrenować, gdyż wybieram się do Bydgoszczy w weekend, dokładnie 8, już patrzę data, 8-9 październik na Puchar Polski. No to myślę, że warto sobie tutaj strzelić blica. Bo teraz wiem, że Title Tuesday są od 17, 2 godziny trwają. Trwa 2 godziny, a później jest Title Tuesday od 23, jak się nie mylę, do pierwszej w nocy. O to ten nocny to już tak nie za bardzo pod mój rytm życia, póki co. Poza tym 2 dziennie grać to jest, no, niełatwo, niełatwo. Czy spotkałem się osobiście z tym, że ktoś oszukiwał w szachach? Osobiście się nie spotkałem na żywo. No, powroty są ciężkie. Zawsze mieliśmy dużą frekwencję. Dzień dobry, Naworesko. Dzień dobry. Hura, hura. Ja też się cieszę. Wracamy. Za niecałe 2 minuty start. W ogóle na Twitcha trzeba mieć sporo czasu, żeby sobie twitchować. To nie jest prosta sprawa. Ja podziwiam ludzi, którzy regularnie twitchują. To jest coś niesamowitego. Ale to też trzeba mieć na to czas i tak dalej. To Polish Fighter, jest Jan Krzysztof Duda. Super. Fajnie by było z Jankiem się również spotkać. Także zobaczymy. Elegancko, elegancko. Może to jest zasługa Magnusa Carlsena, że tutaj też brał udział ostatnio. Ja nie liczę na żaden wynik. Liczę na dobre partie. Wynik to przy okazji, jak się uda zrobić, więc zobaczymy, zobaczymy. Dzień dobry, Rajd Marmucha. O, Rajd Marmucha to mój wspaniały kursant, prawda? Chyba się nie mylę. Przepraszam, bo też nie wszystkich kojarzę, ale wiem, że Twoja aktywność jest duża i ją zauważam. O, witam Cię, Adamie Rasti. Pozdrowienia, pozdrowienia. Dobra, mamy niecałe 20 sekund do rozpoczęcia gry. Lecimy z tematem. Czy w pierwszej rundzie zagram z kimś lepszym od siebie, czy jeszcze będę rozstawiony? Zastanawia mnie to. No dobra, lecimy. Mam arcymistrza. Mam arcymistrza. No dobra, lecimy. Okej. Sobie zbijemy. Wybaczcie, że też nie będę za bardzo też komentował tak dużo. Zagram C5, nie wiem, czy to jest dobre posunięcie, ale mi się podoba. Zawsze trochę może z rytmu wybijemy przeciwnika, albo on wybije nas z tego rytmu. F4 nastąpiło szybkie. Skubaniutki, chce mnie już tutaj. No bo ja to zbiję. Jak mi przepcha tego pionka, to będzie jeszcze gorzej. I tutaj wystawię gońca, może skoczek tu i hetman tam. Niech będzie tak. Wygląda dziwnie. Powiem wam, wyszedłem z wprawy. Oczywiście tutaj sporo taktyki jest w szachach, więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Okej, skoczek tu już wlatuje za moment. Bicie. No dobra, bicie i wlatuje tutaj hetmanem. Czy on się zasłoni? Tego nie wiem. Pewnie jak się zasłoni.
Trzeba będzie to zbić. Co to jest za pozycja? Niech mi ktoś podpowie. Ale w szachach trzeba znać tyle takich motywów, motywików. Czy on chce tutaj zagrać? Zapewne. Ale to ja mogę tak przecież zagrać. I co teraz? Na moje oko wygląda to wszystko w porządku. Zagram tak, żeby nie zagrał mi tu. Nie wiem, czy to jest słuszne. Ale tym hetmanem widzę, królem bardzo ucieka. Zastanawiam się teraz tu. To może być trochę szalone. Może tak, żeby tu zagrać. Skoczki trochę, myślę, go przytrzymały. Wydaje mi się, że mam dobrą pozycję. Jaki czas? 2 minuty. Jestem trochę wolniejszy. Jakieś tutaj będą strzały. Trzeba na to uważać. Na razie lecę tutaj pionem. Okej, taki ruch będzie. A, właśnie. Tutaj grozi strzał. Okej. Ale jak tutaj, to tutaj. No to gram tak. Jak tu, to biję. Jak bije mi tym pionkiem, to mam szacha, tu wisi wieża, to widzę, a potem skoczek tu się zasłoni, więc będzie wszystko chyba działało. Skoczki bardzo dobrze pin... Aha, zbił. Znaczy, zagrał wieżą. No dobrze, wybijam. Tutaj daję szacha. I trzeba poszukać jakiejś aktywności. Może hetmanem w ogóle tutaj zagrać z powrotem. Bardzo się nad tym zastanawiam, bo to jest niełatwe, żeby coś tutaj... No dobra, wracam hetmanem, żeby zagrać tak i dać matę. Plan jest prosty, wykonanie trudniejsze. Skoczek może wrócić tu, tak. Czy tak może zagrać, to od razu będę groził matem. Okej, no gram tak. A co mam tak nie zagrać? Tu w ogóle mogę teraz się chyba wbić. I tutaj spróbować uderzyć. Ale wieża jest tutaj, no właśnie. A tak? Może tak. Jak tu, to tu wlatuje. Hetman nie może się ruszyć, bo dostanie mata. Ok. A, mógł po prostu wybić. No ale ja mogę teraz tak zrobić. Chyba też jest dobrze. O, powiem wam, trochę się stresuję. Może niepotrzebnie aż tak bardzo, ale jednak ten stres jest. Tutaj chyba mogę wybić tego pionka kolejnego. No skoczki stoją rewelacyjnie, tu trzeba teraz odpowiednio dobrze zagrać. Tu chyba jest teraz dobry ruch. Gość jest rozłożony, tylko to trzeba docisnąć. No, mam nadzieję, że tego nie przegram. Taki ruch jeszcze jest ważny. Tutaj coś podwisa, no właśnie, tutaj coś podwisa, może takie posunięcie, nie chcę też przekombinować, ale wieża nie broni pionka. Nie chcę przekombinować tutaj w tej pozycji, taki ruch, no spokojnie, muszę tutaj zagrać, jak to w pionku, 2-4, 5-2, 2-4, pionek więcej, goniec uwięziony, skoczki stoją rewelacyjnie, on nie ma za bardzo dobrych pól, ja tutaj trzymam taki ruch, tu. Coś może być na rzeczy. Zagram tu, żeby nie było prześwitów. On tak będzie kombinował, co nie? Zastanawiam się teraz... Kto to po prostu szachy będziemy grać? Dobra. Aha, puszczę tu gońca, jak zagram tu, to goniec pójdzie tu. Tylko za bardzo nie chcę. Czasu się robi mało, pozycja jest dobra, ale czasu się robi mało. No dobrze, dobrze, jak biję na D6, to biję, tam goniec wisi, tutaj po prostu pionek też leci. Skoczek E6 według mnie będzie dobre, żeby się tutaj skoczkiem zakotwiczyć. Tu. Dobra, tak. Robi się czasu mało, nie? To jest ten problem. Kurczę, powiem wam, sprawy wyszedłem strasznie.
nie wiem, tak, no właśnie, 20 sekund. A, trzeba będzie improwizować. Oj, to może... Nie, tu się wszystko trzyma. Teoretycznie czasu mało, czasu mało. Aj, tak. Oj, za bardzo kombinuję. iPad! Co ja zrobiłem, no? Masakra, słuchajcie, no masakra. Gość był na... Nie no, nie no, po prostu Krzysztof, ale dałeś teraz ciała. Masakra, ale dałeś ciała, nie? Gość był wyjechany. Nie no, po prostu nie wiem co powiedzieć, słuchajcie. Ajajajajajajajajaj. No to ta czasówka... Wiecie, nerwy, co nie? Dawno nie grałem, a 20, 12 sekund to już dużo. No nie no, po prostu... Aj... Oj, nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć, ale emocje, co? No zobaczcie, w tej sytuacji... No, no przecież wygrano oczywiście na 100 miliardów sposobów. No nie wiem, tutaj, tutaj i tutaj idę pionkiem. No i wygrywam, no co tutaj dużo mówić, no. Aj, no ale dobra, jestem zadowolony, że nie ma porażki. A mogą wygrać, co nie? Nie, po prostu... Dawno się tak nie uśmiałem. Dałem pata z arcymistrzem. Dobra, cicho. Jest ostatnia, znaczy jest następna runda. Lecimy. IM jakiś, 2800. Co jest? A, już poszło, tak? Już poszło. Skoczek F6, dobra. Znaczy, te cicho mówię do siebie, żeby nie było. Dobra, B6. Ale gość był ustawiony, co? Gość był ustawiony ładnie. No dobra, trzeba grać w te szachy dalej. Nie wiem, co to za pozycja, ale się dowiem. Dobra, roszada, roszada. Okej, okay, wychodzimy tu sobie figurami naturalnie. Co mamy się bać? Ale te ludzie grają szybko. Te szachy tak się zmieniają. Nie wiem, z pół roku chyba nie grałem title'a. Nie, tutaj to na D5 zbijamy sobie do końca. Okej, okay, no to muszę chyba gońcem łupnąć, dokładnie. Trochę się powymienia, tak patrzę właśnie. No dobra, słuchajcie, no pogram troszkę, uproszczę trochę pozycji. Nie to, że gram na remis, ale... Ale z remisu będę zadowolony, mu się jeszcze łapy trzęsą. Powiem szczerze. No może tak, żebym tego gońca tam tylko też nie stracił.
Okej, okay, no to tutaj się buduje wieżą. Jakaś aktywność się pojawia. To jeszcze w tej równej pozycji może coś wycisnę w ogóle. Może, a może i nie. Zagram sobie A4. W sumie to nie wiem po co. Król chyba E8 jest ok. A to podejdę sobie, a nie, może zagram E3. Zagram sobie może tak. Że w ogóle G4 jest dobry, żeby tu goniec miał powrót w razie czego. No taki też typowy ruch, trochę na przestrzeń. No bo nie może ruszyć pionkiem, bo tu straci. No właśnie. No spokojnie tak, żeby królem podejść, żeby tu nie było szacha. Jakoś tak już... Pewnie to jest nie jest najlepszy ruch, ale... No właśnie, no to tak. Czy wieża B8? Wiadomo, ja muszę tak. Wieża tutaj, a tutaj. Będę po siódemce leciał. Ten gość jest mój. No i co? Mat grozi. Wygrałem. Nie no, posłuchajcie. Cóż mogę powiedzieć? No wszystko wymieniłem, równa pozycja i do widzenia, no. Nie wiem, jestem w szoku, słuchajcie, ja jestem sam w szoku, co tu się w ogóle wyrabia, nie? Wygrałem teraz z IM-em, w ogóle, i to z takim 2800, co nie? To nie jest, kurczę, byle kto. Wow, nie zdążyłem nawet waszych komentarzy poczytać. Czapka będzie za tydzień, słuchajcie, czapka odpoczywa. Patrzę, czy... Nie, tu chyba nic nie zacina. Wszystko powinno być w porządku, słuchajcie. Cześć, szef, 12. Zdrowie w porządku, dzięki. Jakie plany na Puchar Polski? No jedziemy i gramy sobie, no i tyle. Tam plany są takie, żeby nie stracić na rankingu, a może coś zyskać, to będzie na plus turniej na pewno. Nie, ale jestem w szoku, słuchajcie, jeszcze teraz w tej partii. No totalnie... Tam z GM-em wygra napad i to z takim Oparininem, to jest mega dobry zawodnik, co nie? Arcymistrz. A tutaj to też jakiś Hindus, tak? Te wymiany poszły. Kurde, po prostu jestem... Nie wiem, co powiedzieć. Pamiętaj, że po czwartej partii i po ósmej partii nie ma przerwy. A, dzięki za info. To tego nie wiedziałem, to się zmieniło, tak? No to chyba dobrze, że się zmieniło, to nie trzeba tyle czekać. To elegancko. Ale słuchajcie, powrót wygląda zacnie, póki co, ale wiecie jak to bywa, jak się zaczyna dobrze, nie chcę krakać. Ale nie, no ja jestem zadowolony, no to każdą partię na maksa i tyle, no to się bawimy. Tak, półtorej punkta mam, to sam jest w ogóle szok. Szok, szok, szok. No ale tam dałem takiego wybitnego pata. Oparinin, moglibyście sprawdzić Oparinin nazwisko, ile on ma rankingu w klasykach. Strzelam, że 2650 plus. Oparinin. Tak, no teraz to nie ma co patrzeć na miejsca po dwóch rundach, absolutnie. W ogóle 391 graczy póki co. Aha, tutaj muszę to sobie. A to jest moja partia, dobra. A to też się właśnie trochę pozmieniało. Dobra, Title Tuesday. Czekamy sobie na kolejnego przeciwnika. 2683. Dzięki, Marek. No, widzicie z jakim gościem grałem, co nie? W pierwszej partii. I ten piękny pat na końcu, po prostu, a to czas, to ja, jeszcze ręka mi się drży. Miałem nadzieję, że Carlsen zagra dzisiaj, ale po ostatnim wydarzeniu pewnie mu tam nie poszło za bardzo, no to a może po prostu nie mógł, a to już tam nieistotne. Tak, teraz dostanę koksa jakiegoś znowu, no to oczywiście.
Janka pokazywać, jak gra? Dobra, będę pokazywał. Czy Janek jeszcze gra? Janek jeszcze gra, proszę bardzo. Oceny są wyłączone. Nie, no to tutaj jest jakość więcej, wygra na białych. Janek to tutaj. Zobaczcie, Janek na 8 sekundach sobie elegancko ciśnie, tam wiecie. I luz bluz, co nie? A ja tu mam 12 sekund i ręka chodzi ze stresu. Naprawdę? Carlsen dostał 7 razy czarny i powiedział, że więcej nie gra? Ostro. No, nie pytajcie mnie o te sprawy Hansa Niemana i Carlsena, bo powiem szczerze, to jest tak trudny temat, że. Znaczy, ja. Zawsze, pojawiają się zawsze wątpliwości, oczywiście. Dobra, analiza to wyłączam, tak żeby nie stracić tutaj wątku. Jeszcze czekamy. Partie trwają. Ale ta partia gładziutko poszła teraz. Masakra, jak gładziutko. Z tym Twitterem to był żart. No ja mam nadzieję, no bo Magnus chyba się tak nie wygłupiał. Rekord w title mamy 7,5? Nie, 7 chyba. Jakoś tak w miarę słabo. Chyba 7, słuchajcie. Chyba 7 to jest rekord z tego, co ja pamiętam przynajmniej. Chyba 7. Więc liczymy, że jak będzie 7,5. Tak, 7 punktów to był rekord. No to widzicie, to jest szansa. Zrobić dzisiaj 9. No jak zrobię dzisiaj 9, to nie będzie potem zabawy, bo już tego nie przebiję nigdy. Ale zrobić 9 też jest wybitnie, wybitnie ciężko w moim przypadku. A kto z Was się wybiera do Bydgoszczy na Puchar Polski teraz? Ręka do góry. Poproszę. Jakieś info. Szef 12. To się pewnie zobaczymy. No ten Puchar Polski jest ciekawy. Bardzo dużo przyjeżdża właśnie ludzi, takich powiedzmy i arcymistrzów, i z tego najniższego szczebla, więc to jest dobry turniej, żeby zacząć. W Ostrołęce jest jakiś turniej. O, proszę bardzo. Nie znam szefostwa z Ostrołęki, kto tam działa, ale spoko, spoko, powodzenia. O, no dobra. Czekamy sobie. Jeszcze dwie partie się dogrywają i lecimy dalej. Ale po prostu jestem w szoku. Jeszcze nie mogę tego. To pozytywny szok, oczywiście. No takie emocje to ja bardzo lubię. Tu w ogóle partia tak gładziutko poszła, że aż jest. Kurczę, no dobrze, no trzeba się cieszyć. Czasem jak idzie, to trzeba się cieszyć. No porażki zawsze bolą, ale zawsze powtarzam, że ważna jest rozegrana partia. Jeżeli to jest turniej treningowy, to. No na koksa jakiegoś super nie trafiłem, ale mistrz FIDE z takim rankingiem to jest na pewno koks, więc tutaj, żeby nie było, gramy. Znowu białe. Okej, skoczek, C4. Obrona królewsko-indyjska czy greenfield? Obrona królewsko-indyjska będzie grana. No dobrze, niech będzie. C5, tak też można. Tutaj H3, ruch się przyda zawsze. Goniec D3, tu skoczek B4 kompletnie jest niegroźnym ruchem. Dobra, robimy roszadę. Jak B5 to zbijamy. To teraz tak. Skoczek nie wraca na A6 w razie czego, to też jest taki myk. No i tutaj trzeba chyba grać jakieś ludzkie szachy, czyli wieża E1 i próbować zagrać E5, no skoczek D7, no właśnie, właśnie. Ten ruch jest możliwy, tutaj będzie taki ruch pewnie. Dobra, wyprowadźmy gońca. Może się skusi na E5. Haha, żartowałem. Może H6, może tak, jakieś rozbicie struktury. To jest zawsze prowokacja. Oczywiście jak on zagra tutaj, trzeba wybić.
Ha, tu jeszcze A5 jest możliwe, tak. W sumie nie chciałbym tego. Niech będzie F4. Grałem ostro. Jak będzie szach, to po prostu zagram królem. Tylko może na H1. Zobaczę jeszcze chwilę, pomyślę. Czy tutaj, czy jest jakaś różnica? Nie, no może na H1. Już mi się odpala ten tryb ataku. No właśnie, tutaj. Taki ruch mi się bardzo narzuca. To będzie kopnięcie. Może wieża A2, dlatego że jak on zbije, to wieża wejdzie do gry, a tutaj cały czas B5 nie może zagrać. A teraz będę mógł zagrać skoczkiem. Ten goniec może być trochę zakłopotany. A, już nie jest zakłopotany. A teraz mam E5 przecież posunięcie. Tutaj go nieźle zmiażdżę. Mam nadzieję. A, otwiera się gościu. Gość się otwiera. No tak, słuszna twoja. Ale może to zostawić w spokoju. Może tak, zobaczymy, gdzie hetman podąży. Może tutaj. A, to nawet zagrał inaczej. Okej, taki ruch będzie możliwy. Zagram hetmanem, trochę się wystawię wyżej. Przetrzymam sobie tego pionka przy okazji. Strzelam, że ocena silnika tutaj jest dobra dla białych, ale to, że to jest dobre, to nie znaczy, że to już jest wykorzystane. Tak będzie chciał grać. No niech będzie tak, spróbujemy tutaj wejść, coś tam pokombinować. Teraz taki ruch w ogóle będzie chyba groził, żeby tutaj zbić, tylko że aha, tutaj. Dobra, to chyba jest ok. Chyba taki ruch teraz jest ok. Teraz tego gońca jak sprzątnę będzie świetnie. Bo jak tu, to tu. Aha, F4 to tu. Dobra, wszystko się trzyma. Hop. On zbije. Ja zbiję i wejdę tą wieżą. Czy zagrać tak i tu przytrzymać? Tutaj on nie może, bo tam. Tutaj hetman. Jak tu, to on może zbić tu. Ja tu, on tu. Strasznie pokręcona pozycja będzie tu. Tu. Strasznie pokręcona będzie pozycja zaraz. No dobra, niech będzie pokręcona. Też wybijam, on tu. Czy ja mogę też wybić tutaj w ogóle, żeby było ciekawie? Tak zrobię, bo pionek groźny. Ten pionek groźny był. Tak zrobimy. Co to w ogóle za poza jest? Kompletnie odjechana. Tak. Co, on może tak po prostu zbić? Może i może. Inaczej, tu mi atakuje, dobra. Mogę tak w sumie wrócić i wykorzystać to tempo. Nie, no dobra, zdwajamy wieże, żeby te wieże się jednak trzymały razem. Goniec B5, tego nie zauważyłem. Dobra, poszło bicie, ok. Tak mnie bardzo kusi i tu. Jak mnie kusi, to tak zrobię. Król na H2 by się przydał. Nie, dobrze, król na H1 stoi. E6, pionek z gońcem mogło poszaleć, tylko to mnie martwi. Kwestia właśnie wykorzystania. Muszę szukać czarnych pól, jakieś takie tam, hetman tu, może coś tam. Bardzo intuicyjnie oczywiście pograłem, ale tutaj goniec fajnie broni, więc muszę być zadowolony z tej pozycji. Gram hetmanem, centralizuję hetmana, zawsze tak mogę zagrać w razie czego. A czas nas goni, czas nas goni. Tu jeszcze mogę. Tu jakaś już wygrana musi świtać, tylko ja jej nie widzę. Dobra, biję tu, bo nie widzę nic. Ha, wszystko jasne. Dobra, tak, zasłaniam się.
Szach z odkrycia, odsłony. Dobra, cicho, cicho, Krzysztof, cicho, bo tutaj się robi gorąco. No właśnie. Kurczę blade. A, ten ruch chyba przegrywał jest szach. Hetman E5 wygrywa według mnie. Co? Ja remis z pocałowaniem ręki. A, tu remisu nie będzie. Aj, podstawi... Nie, nie podstawiłem, nie podstawiłem, nie podstawiłem. Tak, ale tutaj jest ruch, no właśnie. No dobra, ograł mnie gościu, ale ciekawa partia. Ciekawa partia. Moje ryzyko, a sobie zerknijmy od razu. Jestem przekonany, że miałem świetną pozycję. To jest właśnie, słuchajcie, to jest moja bolączka w szachach, że mam dobre pozycje, nie potrafię ich docisnąć. No dobra, tak tutaj szybko przelecimy. Tu jest dobra, F4, ok. Ty wszystko stoi pięknie. E5, to już jest plus, zobaczcie, plusik 1. E6, to ciekawy ruch, chyba dobry jednak z jego strony. Tak z ciekawości, no tutaj czułem, że jestem już świetny. A, zobaczcie, komp pokazuje, żeby bić, bić i zagrać B3 mimo wszystko. No dobra, zbicie gońca to było atrakcyjne dla mnie, bicie, bicie. I B3, to co rozpatrywałem podczas partii, czyli przytrzymanie tutaj go B3. No tak, no bo co mam się wygłupiać, jak mam dobrą pozycję, gościa cisnę, a ja się wygłupiam, idę na uproszczenia. No ale dobra, to cały czas jest dobrze. Tutaj trzeba bić na D3. Trzeba bić, bicie. No właśnie, to już takie trochę podejrzane remisowo. Hetman mógł wrócić też. No a to trzeba być Magnusem, żeby tutaj mega dokładnie grać. Ok, czyli to poświęcenie nie było najlepsze, ale no widzicie, widzicie jak to jest. No sobie zaryzykowałem, przepraszam, no i no właśnie rozpatrywałem też goniec D2. Okazuje się, że dobry ruch. Faktycznie, bo jakbym zagrał tak, przeciwnik gdzieś tam by zagrał na przykład, przepraszam, nie tutaj hetmanem, tylko na B6. E6, ciekawe posunięcie. Wiecie po co E6? Żeby otworzyć sobie diagonale do ataku. To są ważne momenty. No tak, tutaj byłoby fajnie. Goniec tu i tam sobie ekstra strzelam. Nie, no kurczę, blada. Szkoda, trzeba było spokojniej, spokojniej. Ja muszę o tym pamiętać, żeby troszeczkę spokojniej. No dobra, widzicie, z arcymistrzem wygrana byłaby remis. Teraz z mistrzem międzynarodowym gładziutka wygrana. A z mistrzem FIDE niestety wygrana, a przegrana. No i takie są szachy właśnie. Wniosek jest taki, żeby grać tylko z arcymistrzami. Ale weźcie i tylko z nimi grajcie. Dobrze, jest dobrze póki co. Mamy 1,5 punkta z dobrym średnim rankingiem, więc jest ok. O, lecimy chyba z kolejną partią. FM z Polski w ogóle. Ciekawe kto to. Stanisław Osiecki. Nie znam. No powinienem. Dobra, zagramy sobie tutaj obronę nowoczesną. Ok. Co? Ten ruch jest zły. D5. Kompletnie. No właśnie. Pionek. Okej. Po prostu C5. Przytrzymam punkt D4, zagram tak. Goniec słaby. Co to znaczy OP? Co to ten skrót znaczy OP?
Okej, okay, koniec. W razie sobie stoję tym skoczkiem. Planuję tak. Nie ukrywam, takie pułapki. Liczę tutaj na pułapkę. No dobra, ale zagram normalnie, zagram skoczkiem. To stoi tak po prostu normalnie niż na D6. Dobra, poszło tak jak poszło. No właśnie, tutaj chyba trzeba otworzyć pozycję. Biję to w przelocie. Okej, okay. I chyba tak. Chociaż nie bardzo. Nie, D6, D6 zagrajmy. Po prostu skoczka tu wstawię. Grajmy normalnie, nie kombinujmy. Co? A to nie mogę tak tam atakować? Nie, dobra, wyprowadzam figury, nie kombinuję. Trochę jakby się polepszyło tutaj białym nieco. Chociaż pionek więcej cały czas po mojej stronie, ale ten pionek niekoniecznie musi być teraz atutem. Trochę źle tu pogram. A takim ruchem grożę? Tak, grożę takim ruchem. Jak tu, to tu. Teraz to już nie. Teraz już nie grożę. Ale tak, i będę tu atakował. Przerzucę może gońca w ogóle. Przerzucę tego gońca. C7, normalnie, ok. Oho. No dobra, niech będzie tak, z planem takim. Ciekawe, czy G4 wypali przeciwnik. Bardzo prawdopodobne. A to teraz tu. Taka podstawka. No to tak. Potem tu. Jest jakoś więcej. Jest jakoś więcej, ale jest atak ze strony przeciwnika. Coś tam trzeba wrócić chyba. Skoczek tu. Ojejku, podstawiłem! Co ja zagrałem w ogóle? Boże święty. Dobra, wieża za dwie figury. Zachowajmy spokój. Ale podstawka, słuchajcie. No a przeciwnik tutaj będzie mnie teraz męczył. Skoczek E5 wygląda dobrze. Tu jakoś tak spróbuję się przedzierać. Jedyna szansa. No muszę tego króla trochę... Aha, przeciwnik będzie chciał wymieniać. No muszę tu wymienić. I jakoś tak spróbować. No pionek więcej, ale... Wieża za dwie figury. Jak się uda tymi wieżami tam wejść, to będzie dobrze. Muszę tu. Bo gra, teraz H4 pójdzie, co? No to zawsze mam G5 w razie czego. To jest skoczek G5 chciał zagrać. Sprytnie, sprytnie. No A4 to mi trochę już porozwiązuje. Mam nadzieję, a goniec tutaj, ale jeszcze tam kontry jakieś może. Dobra. Przecież tak można było obronnie zagrać jeszcze. A, to teraz mi się udało oszukać przeciwnika. Szach i tutaj. Dobra. Partia błędów. Z jednej i z drugiej strony. Z atakiem jakimś, nie? Tutaj, tu. No tak, trzeba będzie odejść wieżą. Tak. Tutaj, tutaj. Się wszystko trzyma. Wieża F8 musi trzymać. To trzeba uważać do samego końca. Tak, tu się wszystko trzyma. Tu nie powinno być krzywdy. Zaraz biorę tutaj i sam grożę matem. No, rewersiak idzie całkiem dobrze, chyba idzie. Ale podstawiłem figurę, to zły znak. Dobra, tutaj chyba... Wezmę pionkę, bo jak zagra tu... A, hetman broni, ok. No to szach i tutaj biorę. Później tu zagram, jak zagra na H6 z powrotem. Teraz tu już jest bezpiecznie, bardzo bezpiecznie. Nawet chyba mogę tak się pokusić o taki ruch. Tu. Nie no, nic nie będzie. Może tak?
Tak, teraz, żeby tu nie wpuścić hetmana. Tak i tak spróbujemy. A, mam minutę, to spokojnie. Jest dobrze. No dobra, mamy zwycięstwo. Jest dobrze. 2,5 na 4. 2,5 na 4. No dobra, słuchajcie, no to gitara. Co, kogoś tutaj włączymy chyba, jakiegoś naszego polskiego zawodnika. O ile mi się otworzy tutaj partia, otworzyło się. No co, na Janka sobie popatrzmy, tak? Zawsze te Janka partie są. O, no to tutaj już widzimy, że Janek miażdży, miażdży. Janek kosi. No właśnie, tutaj już można, tutaj, bo pionek dochodzi. No dla Janka to easy, nie? Easy gra. No nawet nie dał popatrzeć troszeczkę na jego grę. Okej, zobaczmy, czy ktoś jeszcze... Wiecie co, pokażę wam partię Abdumalik. Bardzo silna zawodniczka, bardzo silna. Tutaj widzę, że ma gorzej, ale ona jest bardzo sprytna. Tu pionek tak, goniec, bardzo mocna jest. No co, król musi iść po pionki. To jest wygrana czarnych według mnie. No tak, bo król teraz pójdzie tu, a nie do końca, bo tak. Pionek pójdzie. Wygrana czarnych. Chyba tutaj trzeba. A? Jeszcze nie do końca ta wygrana. Ten skoczek nie ma ruchów. A goniec. I tutaj goniec. Ależ ona dobrze gra. Ależ ona dobrze gra. Skubaniutka. Aj, tu podstawiła. Ale może to było zamierzone? Tutaj. Tu. Nie, no wymiatają, wymiatają na sekundach. Czy nie widzieli? Tu. Oj, i z powrotem. I tutaj. I bicie. A, pionek ucieka. Trzeba tutaj grać. No niestety, niestety, niestety. Czas. A ten Jospem chyba też jest niezły gość. O, kilka partii trwa jeszcze, już się zaraz kończą. No dobra, to czekamy sobie cierpliwie. Powiem wam, emocje. Emocje są. Uwielbiam komentarze, słuchajcie, takie wścibskie na YouTubie, po prostu. Czasem mam wrażenie, że jak wiatr zawieje, tak ludzie piszą, co nie? Ale dobra, tutaj nie będę wywodów już prowadził na streamie. Po prostu takie rzeczy odcinam grubą krechą. Kto sobie tam co pisze, to jego sprawa. No ale tak, a propos hejtu, słuchajcie, którego oczywiście w szachach jest, znaczy no, u mnie jest mało, ale tam się każdemu zdarzy. Jeżeli chodzi o hejt, to wiecie, że jest tak, że jak ktoś hejtuje, to ja tak przynajmniej uważam, to mówi tak naprawdę o sobie. Bo taka jest według mnie prawda. Ktoś pisze na przykład, no tak teraz wymyślę sobie, jak ktoś pisze, a słabo ty grasz tam, szachuś, słabo grasz. No to tak naprawdę gość o sobie pisze, nie? Ktoś, kto ogarnia trochę szachy lub ma jakąś kulturę osobistą, to takich rzeczy raczej chyba nie powie, nie napisze. Ale dobra, to tam można by o tym dyskutować, dyskutować. Okej, nieważne. Przerwa teraz jakaś? W zeszłym tygodniu nie było przerwy. No dobra, zobaczymy. Może jeszcze grają. O, dzięki, no ale to. Piszesz, że jestem dobry w te szachy. No, coś nie coś potrafię, no, coś nie coś potrafię. Nie, no słuchajcie, no, dobrzy to są tutaj na górze. No to czołówka światowa tutaj się pojawia. Ja to tam tylko przestawiam bierki. No, tak, zgodzę się, Rajdman Mucha, zgodzę się, zgodzę się.
Słuchajcie, właśnie, ogłoszenie. Chociaż to nie jest w ogóle pilne ani nic, ale wiecie, że ja organizuję zjazdy szachusiów. Tak raz w roku się staram to zrobić. Dwa razy w roku to trochę za dużo by było, za gęsto. Ale zjazdy szachusiów dla dorosłych. No i u nas w Olsztynie, oczywiście one będą w Olsztynie albo obok. Świetne miejsce znalazłem, w lesie w ogóle, zadaszenie, miejsca na 100 ludzi z ogniskiem, jest prąd, jest wszystko, jest łazienka i tak dalej. Więc wszystko, wszystko co jest potrzebne do organizacji. Więc tak sobie pomyślałem, że może by tam taki turniej zorganizować, ale to już taki z prawdziwego zdarzenia turniej. Oczywiście przy ognisku, kiełbaskach, wiecie jak jest, ale to tak bardziej maj, czerwiec, jakoś tak. Ale już zaznaczam temat, żeby sobie tam w głowie kodować i planować przyjazd do Olsztyna. Oczywiście miejsce tam jest na 100 ludzi, ale myślę, że jak zbierze się 50 osób na turniej, a głęboko w to wierzę, że tak będzie, to będzie fajnie. To będzie fajnie. Już tam się też zapowiedziało kilka osób, streamerów, między innymi Kacper Polok się zapowiedział, pewnie znacie. Ale to jeszcze jest oczywiście bardzo dużo czasu do tego, ale wspomnę, dlaczego by nie. Dwa ostatnie zjazdy były według opinii ludzi super, więc dwa już robiłem, czy trzy? Nie, no chyba dwa były. Dwa były. No, no jasne, że jestem w stanie polecić nocleg. Pewnie, że tak. Noclegów u nas dużo w Olsztynie. Bardzo dużo. Wynik dobry, 2,5 na 4 z bardzo dobrymi zawodnikami. Póki co jest fajnie. Tak, ostatnio na tym zjeździe tak się dobrze złożyło, że zrobiliśmy to w piątek, ale można by było zrobić w sobotę, pomyśleć. Znaczy, ostatnio było tak, że poniedziałek jeszcze był wolny ustawowo, więc było fajnie. No tutaj tak zdaję sobie sprawę, że trzeba by było chyba w sobotę zrobić takie szachy, żeby ludzie zdążyli po prostu przyjechać, no, czy tam w piątek skończyć pracę. Zwykle statystycznie tak bywa, że właśnie. No ale pomyślimy, dużo czasu. Jak dziś partie ze speedruna? Przeciwnicy grali po ludzku, bo ostatnio często się trafiają podejrzane osoby. No, jeżeli jesteś teraz na żywo, bo będzie też film później, to poczekaj do 19 z hakiem, to zobaczysz. Sam ocenisz. Nie chcę też tutaj spoilerować. Czwarta runda, teraz piąta przed nami. No właśnie, jest ta przerwa, niestety, jest ta przerwa, co nie? Więc czekamy, gadamy. Kto z Polaków najwyżej? No Janek, nie? Janek ma 4 na 4. Oczywista oczywistość. Kto tam dalej się znajduje? Dawid. Kim jest Dawid? Dawid... Nie kraść. Ok. Kosak gra. Kuba Kosakowski. Jest Polaków sporo. Dobra, potem będziemy tabelkę oglądać. Dlaczego nie było tak długo Tight at Tuesday? Dlatego, że powiem szczerze, no musiałem trochę od tego odpocząć. Poza tym, no znacie mnie trochę. Strasznie mam dużo obowiązków jak zwykle. Sam sobie je oczywiście też generuję, ale też chcę. No i wracamy. Dobra, gramy. Mistrz międzynarodowy. D4. Mają goście tutaj rankingi wysokie. Okej, dostanę jakąś bonifikatę czasową, widzę, no po przerwie ludzie może jeszcze nie zdążyli dojść tutaj do partii, do komputera. Okej,
O, nie lubię czegoś takiego, jak ktoś się spóźnia. Bardzo tego nie lubię. No dobra, mam ponad minutę przewagi czasowej. No cóż, mogę powiedzieć. Gość jeszcze nie dotarł. Najgorsze jest to, że jak wiecie, on odpali się na minutę do końca albo 30 sekund i tutaj jeszcze mnie rozpyka. To będzie boleć. To tak zwykle bywa. Oj, tak patrzę właśnie na ten mój sprzęt. Ten mój komputer już mi służy, ale chyba trzeba będzie coś wymienić. Coś tak patrzę, bo tutaj jakieś klateczki powoli się gubią. A chciałbym, żeby ta jakość była też wysoka, obrazu przede wszystkim. No ale dobra, to pomyślę sobie później na ten temat. No nie, no gość, 40 sekund. No co to ma być w ogóle? Tak, nie lekceważę, nie lekceważę sytuacji, nie lekceważę. No mówię, że jak. No zaraz się odpali za 3 sekundy, zobaczcie. Nawet jak się odpali, jak zostanie mu 5 sekund, to będzie zawsze miał bonifikatę sekundy, więc. Nie no, wolę, żeby już zagrał, no bo tak partię to ja wygrywać nie chcę. Ale punkty to punkty, co nie? O ile nie wróci. Cześć, cześć, Nów Wanda. No właśnie, zobaczcie, hop. No i niestety wygrałem w pierwszym ruchu. To się rzadko zdarza. No dobra, słuchajcie, no nic nie poradzę. No punkt to punkt, no ale co mogę zrobić? No wybaczcie. Nic nie poradzimy. Zobaczmy od razu partię naszego Jana Krzysztofa Dudy. Okej. Okay. Wyłączę silnik, żeby nas tutaj nie rozpraszał. Samodzielnie sobie popatrzmy. Janek gra kolorem czarnym. Da się odwrócić szachownicę? Chyba nie. Czy da się? Nie, nie da się. Podczas rozgrywki chyba się nie da. Windywidualizowany. Oj, łamie język. Wiesz co, ale miałem pierwszą partię świetną. Tam mogę pata nawet na miniaturkę wstawić. Jeszcze pomyślę oczywiście, jak to się wszystko zakończy, bo tutaj to tam wiecie, w jednym ruchu. Przecież nie będę pisał, że wygrałem partię w jednym ruchu. No już takie rzeczy były. Swoją drogą ciężko wymyślać nowe tytuły. To nie jest prosta sprawa, żeby przyciągnąć widza. Ale stali widzowie wiedzą, o co chodzi. A są, wiadomo, materiały ciekawsze, materiały bardziej nudne, co dla niektórych. No ale jak się cały czas teraz Onima nie nagrywa, no to wiecie, klikalność jest duża, bo wchodzą ludzie nie mający z szachami pewnie nic wspólnego. Z czystej ciekawości, bo jest o tym głośno. Aha, przy zębatce coś tłumaczysz, tak? Tutaj pewnie. Nie? Jeszcze raz przeczytam. Przy czasie Dudy. Okej. Okay. Co, jestem w tych sprawach. Białe zawsze na dole. Dobra, wiecie co, nie chcę czegoś tu zepsuć. Ja w tych sprawach technicznych wolę lepiej nie ryzykować. Patrzymy sobie elegancko partię. Janek gra czarnymi. 40 sekund do 30. No w takich sytuacjach Janek to jest mistrz. On tutaj da radę, wszystko oblicza sobie szybko.
Była? No dobra, no to jeszcze jak tutaj mi piszesz, to spróbuję. Strzałka. Strzałka. Gdzie ta strzałka? Współrzędna notacja typu animacji, szachownica. Poćwiet ruchy. Nie, no wiecie co? Nie, zostawiam to. Sorry, może czegoś nie widzę. Sorry. Aha, najechać na zębatkę. Dobra. Sorry, jest. Dzięki. Dzięki, dzięki. To z perspektywy Janka patrzymy. No widzicie, człowiek się uczy całe życie. Dobrze, że ja was mam. No i co? Jak to powstało? Pionek się zrobił wolny, więc zakładam, że tu czarne już mają lepszą pozycję. Wystarczy pionem pewnie maszerować. Może jakieś tutaj, może tutaj, coś. To się łatwo oczywiście mówi, ale jak... O, no to tutaj pionek teraz. Co? Aha, bo bicie. No, Janek jest dobry, kurczę. Ale on jest dobry. No to teraz będzie bicie. Jest po zawodach. A jeszcze myśli nad lepszym pewnie ruchem. Zbił jednak, zbił. Wieża przejdzie teraz tutaj. Dokładnie. B6, tak? A nie, C5 można od razu. Nie, bo B4. Zagrał od razu, ciekawe. Tutaj to tu. No, ale tu chyba trochę podstawił jednak. Można było poczekać. A F4 nie można było? Jeszcze się tu osłabiło. Nie, no to co arcymistrzowie wyprawiają, to jest niesamowite. Tu jeszcze tak policzył szybko. To działa? Ustawił tego piona jako armatę. Ładnie ogarnia Janek, nie? Trzeba to przyznać. Kurczę, jak on szybko ruchy wykonuje dobrze. To mi się już tutaj trząs. Nie, no nieźle, nieźle. No i pewnie to wyciśnie. Tutaj go nie trzyma. Tutaj technicznie trzeba zapewne pograć. Wieża musi gdzieś tam odejść. Pionek będzie zasuwał. Król podejdzie. Okej. Wieża D3. W 3 sekundach gra skubany. Okej, tutaj. Ten Janek to gra, co? Ten Janek to gra. Fajnie, że gra w turnieju w ogóle. 5 na 5. Polish Fighter. Ja coś czuję, że dzisiaj Janek wykosi ten turniej, słuchajcie. Co? Jeszcze na Kamurę może? O, z Pingwinem gra. Już nie gra, wygrał. Kurczę, Nakamura? Skubany. Dobry hop jest, nie? Pierwszy raz widzę Janka, jak gra Title Tuesday i wam powiem, no jednak nie za darmo jest tak wysoko na świecie. No, za darmo GM-a nie dają. Zaraz kolejna runda. No tak, tutaj jeszcze dwie partie, zanim będzie samodzielny lider. Prawdopodobnie 2, 4, 6, 7 osób. Dwie, trzy partie nawet trzeba zagrać, żeby samodzielny lider. Dobra, mamy arcymistrza jakiegoś. Znowu białe w ogóle. Strasznie dużo białe. Chyba napiszę tweeta, że nie mogę grać białymi. Wiecie co, ten ranking mi tak wysoko podskoczył, dlatego że ja dawno nie grałem trójek. Pewnie dlatego. Pewnie dlatego. Tam pisaliście, że plus 20 ileś, nie? Tak, no ja zagrałem D4. Czekam na odpowiedź przeciwnika, wszystko widzę. A, to ten brat, tak? Bracia Chess Bro. Okej, poznaję po zdjęciu. Jeśli to on, to spoko. Na innym niku sobie ciśnie. Ale tak. No ja wiem, że mocny gra, wiem, ja widziałem jak tam. No ale dlaczego on znowu. Co jest w ogóle, że oni nie grają ze mną? Od początku. A, pewnie specjalnie czeka, coś tam streamuje. A, dam mu fory.
Tego to nie lubię. Jak już powstanę. No ale może po D4 znowu wygram partię. No, zobaczymy. Duda gra z Hikaru. Kurczę, fajnie było to pooglądać. Ja wiem, że ten gość jest bardzo szybki, więc tam jemu pewnie i minuta starczy, albo i mniej, żeby zacząć partię. Ja mam teraz 3,5. A, jak teraz przeciwnik nie przyjdzie, no to tak, będzie 4,5. Nie, to bez sensu. Można było iść zrobić mikrodrzemkę, no ale nie, trzeba było też ruch wykonać. Matemat szach. Cześć, cześć, witam cię serdecznie. No, wygram turniej bez gry, zgadza się. Nie, no co się dzieje? Nie, no Hikaru by zagrał, Hikaru gra, Hikaru jest spoko. No, najgorzej, że on jak zacznie zaraz grać, to będzie najgorszy, wiecie? No właśnie, zaczął. No właśnie, zaczął. Otóż to. Patrz, no i on gra szybko oczywiście, nie? Tak już mi grano. Zbił. Zbiję tym pionkiem, okej. Pełna zgoda. Powiem szczerze, nie wiem, co za bardzo zagrać. Podam szacha. Bo tutaj on chce mi grać na tego pionka izolowanego. Okej, bronimy. No koniec E2 i zrobię krótką roszadę i sobie gram, jak mi zbije tu, to ja zbiję tu. Sobie zdaję sprawę, że pionek będzie izolowany, ale to też nie jakaś tragedia nie jest chyba w moim odczuciu. Okej, tak będzie chciał z Kubaniutki pograć. Niech będzie tak, bronimy. B5 nie daje nic, bo zbijam do końca. No bierze. Dobra. To co tak? A, uciekamy. Jak zagra tu, to może przepcham pionka? Przepcham pionka. Co mi tam? F4. Okej. Trzeba uciec z tym skoczkiem sprytnie. Się poblokowało. Tak i tak. Coś takiego chyba. Tutaj? No to tak zagram i tu wejdę. Dobra, tutaj atakuję. Niech będzie. Zbiło. To mi się wyprostował pionki. No to ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo się z tego cieszę. Tutaj może tak i tak z takim planem. Aha. No tak, będzie chciał mnie to męczyć tutaj. Muszę tu bronić. Bronię, tu bronię. Chciałbym wymienić jakieś figury, ale nie mogę. Tutaj wjeżdża. No może. Tutaj będzie wjeżdżał z Kubany. Okej.
sporo czasu, tylko że tutaj mam problem. Właśnie. Nawrócę tutaj. Może jakieś pułapki. Chwila, mogę teraz chyba tu zagrać. Nie, nie mogę, bo mi tu zbije. Ale tak mogę. Tu zagrać. Dobrze mówię? Może tak. Gra na sekundach, ja mogę się tutaj trochę pobawić. Spróbujemy tak. Chyba mam tu plaśnięcie. Powiem szczerze, nie wiem. Ale tu. Tutaj. Zagrał. Ja źle zagrałem. Nie, dobrze. A, i teraz źle. 13 sekund. No właśnie, no właśnie, to jest cały szachuś, no i wypuściłem przewagę. Kurczę, balans. Aj, no i przegrałem partię. Przegrałem. O, jeszcze mi z klika zrobiłem. Miałem wygraną partię, słuchajcie. No i właśnie, to bardzo boli. Powiem wam, że wkurzyłem się, bo nie mogłem się doliczyć za bardzo. Nie wiem dlaczego. Pokażę wam, że pozycja była mega, nie? Po prostu gość był zgnieciony. Tu przejdę do tej troszeczkę końcówki. A, niby remis pokazuje, ale cały czas się nastawiam na tego pionka. Zastanawiam się, czy błędu żadnego nie zrobiłem. Chyba nie. Tam coś poknociłem w ogóle. Kurczę, tam coś poknociłem. No dobra, komp mówi 0,5, czyli taki niby remis, ale ciężej się być. A, teraz coś już miałem. Tutaj, no ale takie rzeczy trzeba widzieć, nie? Teraz tu i tu. 46 sekund. No słaby taktycznie jestem. No więc tutaj tak, bicie było teraz. No tak, to takie rzeczy trzeba widzieć, bo tutaj dwie figury potem wiszą. A to też nie takie oczywiste jest, bo jak bicie tu i bicie tu i tu, to może wieża tu. Ja nie wiem, czy coś tam jest. Aha, jest szach, okej, okay, dobra. No dobra, ale poszło tak. No i teraz chyba tu. Ja nie widzę takich ruchów. Nie no, dramat po prostu. Dramat. Tylko widziałem, że on mi może zbić, a nie to, że ja mogę mu coś zrobić. No tak, on miał mało czasu. Nie no, wstyd, słuchajcie, wstyd. To takie partie się powinno gładziutko wygrywać. No tak, zobaczcie, ja teraz liczyłem, mówiłem wam, że liczyłem. Dobra, to już po liczeniu. Mamy kolejnego zawodnika. Znowu 2800 gość jakiś powyżej, fajnie. No to lecimy. Nie było czasu, żeby przepatrzeć tę partię. Ajajaj. D4. D4, niech będzie skoczek. Okej. C5. Bo tak się gra. Gram na czuja, słuchajcie. Okej, no dobra, robię wymiany. No i co? Trzeba być zadowolonym. Bez hetmanów sobie gramy. Okej. Jest chyba dobrze, nie? Szacha dajemy.
Jest świetnie. Tutaj już grożą kopytka. A to teraz tak. Może znowu nieco za szybko. A roszada może by się przydała. Bo tutaj nie wiadomo co lepsze. Ale chyba roszada. Ja gram znowu za szybko. Ale to też czasami jest dobrze. No jak czujesz, to graj. Tak, to tak mogę zagrać też. Okej, okay, dobra, robię roszadę. Tu mnie bardzo kusi zagranie. To chyba mało daje. Może tak, teraz to będzie to groźne. Ale on zagra wieżą. A 5 może być pozbawione sensu, ale niech będzie. Zawsze to pionek do przodu. Dziwne tłumaczenie. No cóż, taki ruch. No właśnie. No zaraz tu, tu, tu. Tu, to, tam. Znaczy tu, w sensie. Tu, to, tu. Aha. Nie bardzo. Tu się nastawi. Jezu, skoczka podstawiłem. No co ja w ogóle zagrałem? No masakra jakaś. Drugi raz figurę za darmo. Na co ja patrzyłem? Pozycja świetna była. Boże święty. No, do chciała się grać w ogóle, słuchajcie. Jak tak się kaleczy szachy. Ajajajajaj. Ze skrajności w skrajność. Oj, walka jeszcze będzie trwać kilka ruchów pewnie, ale to... No tak podstawić figurę to naprawdę... Aż się nie chce tego oglądać. Boli, boli. Są to właśnie skrajne emocje w title. Jak ktoś gra stabilnie, to jest dobrze, no. Nie oddałbym figury, byłoby ok, no. Ale nie, trzeba oddać figurę przecież, Krzysztof. Figurę trzeba oddać i koniec. O, tutaj może wezmę? Nie, może zbić. Może też dać szach, no właśnie. Otóż to. No jeszcze walka trwa, może tutaj, to tu się nadzieje. Czasu się robi coraz mniej, na jego miejscu bym wybił. No, tak już... Przegrana pozycja jest na pewno czarnej mi, tylko... No właśnie, tylko. Tylko co? Teraz tu grożę. Skoczek nie wejdzie. On gra słabo. Bo w ogóle słabo rozegrał partię, ale... Ale wziął mi figurę. Znaczy ja ją oddałem. No dobra, tak. No otwieram, otwieram, ale to muszę w ten sposób coś kombinować. Te gońce muszą grać. Chociaż gońca za wieżę, wtedy wieżę za dwie figury. I jeszcze jakieś szanse teoretyczne są. Więc próbuję. Tutaj? Tak. A tu? To mi wygląda dobrze. Tylko, że jak tu zbiję, to tam będę mógł zagrać. To takie buty. No dobra, nie wymieniam. Nie, on przepcha. Ale ja nie wymieniam. Zbił to nawet. To tak. Żeby tu mieć cały czas opcję otwarcia tej pozycji i szukania czegokolwiek. Niesamowite. Dobra, tak. No to już u niego się pozycja zaczyna stabilizować. No właśnie. Thank you.
co? Aha, wieża wejdzie. Czy skoczek wejdzie? Mocne, mocne, mocne. Bez sensu, ale co ja mogę, biedny żuczek, zrobić? Nic. A, nawet on tak zagrał sobie, a to sprytnie. Totalna wtopa, no co tutaj dużo, dużo gadać. Jestem przekonany, że znowu miałem lepszą grę. Gorszy czas przyszedł. W ogóle król D2 to jest ruch kompletnie bez sensu. Silnik to potwierdza. Czy ja to coś tutaj miałem dobrego? Zobaczcie, jaka prawidłowość w moich grach jest taka, jeżeli mogę. Pozycje o wiele lepsze, przegrywam. Po prostu to jest dramat. Moje fatum szachowe. Po prostu to jest okropne. To jest normalna poza. Co? Skoczek D4. Wow, nie widziałem tego ruchu. Ładny ruch. Skoczek D4. Zobaczcie, piękny ruch. Bo jak skoczek zbija tutaj, to ja zbijam tu. Jest świetnie. A jak pionek zbija, to ja gram tu zapewne. Albo najpierw tak, tak i tak. I gość jest rozłożony na łopatki. No, wygrana pozycja czarnymi. O, właśnie. Właśnie o to chodzi. Nie widziałem. Czyli taktyka. W pewnym momencie jakaś tam taktyka się pojawia. No trudno. Zaraz. Podsumujmy. Ile było rund? 7. Ja mam 3,5 punktu. No, biednie punktowo. No, w zasadzie 2,5, bo tamta partia to była, no, po jednym ruchu wygrana, więc nie wygrana. No, szkoda, szkoda. Tej partii też mi było szkoda. Kurczę. Jeszcze raz. Tutaj. Tu. No i ja widziałem, że tu jest świetnie. Trzeba było tak grać. No, ale tylko nie wiedziałem, co dalej. Aha, bo tu po prostu strzelam sobie w pionki i tyle, no. Tak, tak, okej. Okay. Tutaj musiał coś by wybić. No tak, presja czasowa, w ogóle bez sensu zagrałem. Trzeba było od razu tutaj kosić i byłoby świetnie, nie? No szkoda, kurczę, wiecie, bo to boli. Takim nie super poważnym słowa tego znaczenia, znaczeniu, tylko no mnie osobiście, kurde, to tak dotyka, no bo jak tak można, no? Jak można nie wygrywać wygranych pozycji? No to już widzicie, dlaczego w tytle miałem przerwę. Emocje, emocje nie dawały żyć. Ach, to. Prawdziwe oblicze szachisty. No dobrze, czekamy na rundę numer 8. Jeszcze jest kilka rund. 8, 9, 10, 11. No, jak się wygra 4, to będzie rekord. Jak się wygra. Nie, z wora już nie chcę wychodzić. Nie lubię tego. Nie lubię ustawiać worów. One same wychodzą, ale... A, lepiej worów nie ustawiać. Co? Już gramy? Gramy. Mistrz FIDE 2429. Ale znowu białe. Często gram białymi. Więcej partii chyba w tym turnieju białymi zostało rozegranych. Nie, na nocnym turnieju nie gram. Nie mam na to absolutnie czasu. Nie wiem, co to za poza, ale niech się dzieje. Niech się dzieje. Co? Tak można?
Zapewne można. Okej. Powiem wam, jakoś bym chciał go przeatakować, tylko nie wiem jak. Dobra, bierze D1. Bo jak zawsze zagra tutaj, ja mogę zagrać skoczkiem na A4. On ma pionka, ja mam lepszy rozwój figur. Niech wygra lepszy. Jak tu umiejętnie gościa atakować? Bo jak zagra skoczkiem, to bije tu, więc on będzie musiał jakoś... A gońcem też nie może, bo tu trzasnę. No niech kombinuje chłopak. Zaczął kombinować dobrze. Dobra, F4 podeprę skoczkę, żeby się już bał. To jakiś taki ruch? Nie, no bo tutaj. Tutaj. To odbije, to już mu pokazałem, że będę tutaj odbijał. No dobra, gram E4, niech się boi. Silne centrum, niech się boi. Jak dalej? Może tu? Tu, tu. Skoczek tam. Dwa piony mniej, to może być już sama za dużo. E4 nie wiem, czy jest dobre, ale to tam. Blitz. A gość myśli, o to chodzi. Ok, zagramy tak. Żeby grać G4. Proste. No lecimy. Ruch bez sensu, bo jak zagra tak, to ja tu. Dobra, widzę, że gość gra trochę słabiej. Znaczy odczuwam jednak tę słabszą grę z jego strony, bo z takim... No dobra, a właśnie... Ha! Przepraszam najmocniej, mój drogi przyjacielu. Dobrze zagrałeś. Znaczy, dobrze pokombinowałeś. Najpierw tak. Szybka akcja. Niech liczy sobie tu. Ja tego nie liczę. Biję tu od razu. Potem tam, tam. Kurde, te piony pójdą, ale... Co to będzie? Nie wiem. Możliwe, że to jest dobre. Ale tutaj to może tu, dobra, nie zbił. Teraz tak. Nie, tu. Tu. Może tu w ogóle walnąć. Wygląda mega ciekawie. Do ataku. Olać piona, potem gram tak i daję mata. Tu grozi przede wszystkim. A jak tutaj, to mogę tym odbić nawet. Do ataku. Zastanawiam się teraz, czy tu działa. Tu, tu. Nie no, mata nie ma. Kurczę. Danie figury chyba to będzie zły pomysł, co nie? Właśnie ryzykowanie w takich sytuacjach. Ryzykujemy, ale zagram tak. Jeżeli on zbije mi figurę, gram tak i tu się ładuje. Taką szansę dla siebie widzę. Dobra, gram tak i potem tu. Czy on jest w stanie się obronić? Nie wiem. Ale poszło mega ostro. Nie mogę grać stabilnie. Dlaczego ja nie mogę stabilnie grać? Stabilna gra też jest dobra. Kusi mnie zawsze, te poświęcenia mnie kuszą. No to teraz tu. On musi zbić. Ja zbiję, grożę matem. Dobra, to wygrywam. Czy ja czegoś nie widzę, bo... Sorry. Chyba wygrywam. No. I co? Aj! Znalazł! Skubany. Znalazł. To ja tego nie widziałem, niestety. Muszę wymienić hetmany. Kurczę, niestety muszę wymienić hetmany. No i figura mniej. Ajajaj. To teraz mam w trąbę. Tu jakiś przełom, jak skoczkiem ruszy, no to liczyłem. Ale tutaj to i tak nic nie ma. Co?
Co w ogóle chodzi? Gość tam się, mam nadzieję, że pogubi. On oczywiście przegrano totalnie. No właśnie. No właśnie, dobrze zagrał. Kurde, nie pogubił się, no. O, nie pogubił się. Trzeba się poddać. Ryzyko się nie opłaciło. No nie dostrzegłem znowu taktycznej obrony. Poczekajcie, w tej sytuacji D5. D5, to co patrzyłem wcześniej. Tylko mi się nie podobało, że po tym. Tu i proste odbicie. Nie wiem, co pod tym się dzieje. O Boże, tutaj. Aha, bo wieża jest niebroniona i tutaj wisi. Okej, okay, no to tak, Krzysztof, jakbyś widział takie rzeczy, to byś pewnie grał bardziej stabilnie. No niestety, 3,5 punkta marne, 3,5 punkta. Tak, zobaczcie, jakie jest rządzenie losu. Początek fenomenalny, a później idzie jak zwykle. Jeszcze jak ranking spadł, kurczę, bo on teraz właśnie szaleje mocno. Szkoda. No dobra, ale zerknijmy właśnie, czy... Teraz jak to zamknąć? Dobra. Jestem ciekawy, czy... Zaraz, czyja to partia? A, gdzieś mi umyka. Ten czeskom po prostu mnie nie ogarnia tego czeskoma. Dobra, zobaczmy, jak grają nasi. Nie ma Janka. To nie oglądamy, jak nie ma Janka. Janek ma 7 na 8. Tylko z Nakamurą przegrał. No tak, łatwo się mówi, smoku, taktyka. No, zgadza się, zgadza się. Ale wiesz, jak ja nie ćwiczę w ogóle dla siebie, no to tak to jest. Poza tym trzeba też troszkę w rytm może w Title Tuesday wejść i... No ale też 3,5 punkta, no tam jestem zadowolony z tych partii, bo one są całkiem dobrze. Gość grał, no tak właśnie, grał tak jakoś niemrawo i nie udało się. Jakbym stabilniej po prostu... Może spróbuję po prostu grać troszeczkę stabilniej. Znaczy spróbuję, bo jak widzę jakąś taktykę, coś tam, jakiś atak, to ja wytrzymać nie mogę, ja muszę atakować. Muszę coś poświęcać, no chyba o to chodzi. No ale grać super stabilnie, no to można po prostu kogoś spróbować też na czas tam. Wiecie, jak się czas skróci, no to... Może jeszcze w moim przypadku będzie większa szansa, nie wiem tego. Sprawdzimy, no. To ósma runda i znowu będzie przerwa, co nie? Jak mi minął dzień? Minął mi dzień bardzo pracowicie, intensywnie. Dzięki, dzięki. Niepotrzebnie ryzykuję. No tak. Ale nie do końca się zgodzę, że niepotrzebnie, bo kwestia, jakie mamy założenie. Jak chcemy walczyć o wynik, to może niepotrzebnie, a jak chcemy poćwiczyć, potrenować, rozgrzać się, taktycznie powalczyć mocno, no to myślę, że bardzo potrzebnie. Zawsze jest jakieś ale, nie? No z tej partii ostatniej to już w ogóle nie jestem zadowolony. Bo gość grał naprawdę słabo. Ale to nieistotne. Nie streamowałem tak długo, bo po prostu czułem się zwyczajnie zmęczony. I miałem jeszcze tam ważne rzeczy do zrobienia, więc dlatego nie streamowałem.
Janek przegrał z Hikaru tylko. Jeszcze kilka partii. No właśnie, prawie 400 osób było, a zostało 300, czyli ludzie rezygnują po prostu. A nie ma się w sumie co dziwić, kurczę. Komuś coś nie idzie, to w internecie można się wycofać i nie krzywdzi to nikogo. Co innego w turnieju na żywo. No dobrze, słuchajcie, w sumie dobrze, że też nie zaczynamy z wysokiego C, no bo będzie motywacja, żeby zagrać kolejny odcinek, kolejny Titan Tuesday i postarać się o lepszy wynik. Ale no, na wynik nie będę patrzył po prostu póki co. Postaram się te partie po prostu rozgrywać, bo jak się człowiek skupia na wyniku, to partie nie idą. Czasami po prostu mi zależy na rozegraniu takiej fajnej partii, wiecie, no tak jak z tamtym arcymistrzem. Fajnej, ryzykownej partii, żeby coś się działo. No bo można oczywiście tam grać i tak jakoś, nie wiem, powiedzmy nudno i wygrać na przykład, albo zremisować z kimś dobrze. Tylko co to za przyjemność? No ja szukam przyjemności tutaj z tej gry więcej. Atak Saragossa. Jak to wygląda? Bo ja z nazwami, to ja wiecie, ja w szachy prawie nie umiem grać, więc... I Saragossa. Pierwsze słyszę, więc nie polecam. O tak może powiem. No dzisiaj tak, Rajdman Mucha. Janek skończył już bieżącą partię. Pokazuj go, please, czasem. No skończył, no tak ja pokazuję Janka, ale skończył teraz. Ja tu na bieżąco, jak tylko ja kończę partię, to Janka pokazuje. Ciekawe, jaki dziekac sprawi Polokowi. Kacper się ostatnio rozegrał. A nie wiem, ile on tutaj ma punktów. A nie wiem tego. No dobra. Jeszcze grają. Ale Hikaru też połówkę stracił, więc tam jeszcze w czołówce wszystko możliwe. Matemat szach. Ja dzisiaj nie miałem czasu nawet gdzieś napisać, że zacząłem streama, wiesz, bo... no po prostu obowiązki, ale postaram się wcześniej poinformować oczywiście. No ale jak już się pojawi na YouTubie pierwszy filmik, to mam nadzieję, że ludzie, kibice, widzowie będą już wiedzieli, że tam się te Title Tuesday rozgrywa. Okej. 7-8. Dla Janka myślę, że to jest słaby wynik. Janek to jest killer. Janek to powiedziałby 8-8, to powiedziałby, że pewnie jeszcze słabo. Ha, sorry, zapomniałem, że po 8 rundzie znowu ta przerwa się robi w title. No, na przykład mnie takie przerwy troszeczkę... Ojejku, nie chcę źle zabrzmieć, ale denerwują, no, po prostu. Okej, jedna krótka przerwa, tam powiedzmy 2 minuty mogłoby się zdarzyć, no, żeby tam zrobić sobie herbatę, czy skorzystać z toalety, ale tak znowu dwie takie dłuższe przerwy, no to tak... Nie bardzo mi się to podoba, no. Tak, tak, można oczywiście narzekać, marudzić. No ale to, trzeba się dostosować, nic nie poradzimy. Swoją drogą fajnie by było, żeby
Liczas zrobił coś takiego, jakieś takie Titled Tuesday regularne. To taka konkurencja, nie wiem, by była dla Czeskoma. Znowu gram białymi. Zauważcie, że bardzo dużo partii białymi. Plan jest taki, żeby zagrać tu i tu. Tylko czy to nie jest za długi plan troszkę? A, lepiej mieć długi plan niż nie mieć planu w ogóle. Już jakieś F5 będzie coś kombinował pewnie. A to ja zdążę tak zagrać, no właśnie, tu, tu. I zdążę zrobić roszadę, co nie? Dziwnie pozycja ta wygląda bardzo. Ale zdążę zrobić roszadę i będę zadowolony. Ha, chyba że on tak zagra. A to wieża E2. Będzie ciekawie wyglądała. Może on się boi takiego ruchu. Też możliwe. No co ciekawe, taki ruch... No właśnie. Czy ja mogę tam uderzyć? On da mi szacha, ja tutaj, ale jak zbije, zbije. A to zawsze hetman tutaj. Dobra, robię roszadę. Tam trzeba podziałać. O, też gram słabo tą partię. Bez większego planu. Gońca jakoś. Co? A, okej. Okay. Taktycznie mnie tak trochę tutaj przeciwnik ograł. Tak delikatnie. Wymienił figurę w sposób sprytny. No właśnie. No nie, no to już mam gorszą pozę. No to już świat oszalał. Świat oszalał. To teraz wyjście z wora, poproszę, Krzysztof. Bardzo to nieprzyjemny ruch. Tak będę chciał zagrać. Tak też myślałem. Tutaj będzie kombinowane. To tak. Żeby tutaj coś takiego. Jeszcze lepiej pogram. Tutaj chyba może. O kurczę. Ale nie, no to tutaj to chyba tak. Czy ja czegoś nie widzę, bo... Może czegoś nie widzę, ale wydaje mi się, że to jest ok. Aha, tutaj, dobra, to muszę zbić. Tak. To jakiś szach. No tak, no. Niedobrze, tutaj odbicie. Pion mniej. Okej. Okay.
Czekaj. No dobra, jest pionek mniej, ale walczymy. O! Tu się pojawiła szansa dla szympansa. Nie no, przepycha. Kompletnie jak to grać. Ja tak zagram, nie mam kompletnie pomysłu. Partia jest bardzo ciężka. Wystarczy, że on tu zagra. Straszyć. A, to chwila. Dobra, straszę, tak, tutaj wybicie. Jak odejdzie skoczkiem feralnie, to będę miał jakąś akcję na odbicie pionka. I tak zagrał, co nie? A to i tak jest przegrana. Będę musiał gońca oddać za pionkę, no ale. Bo tu i tu. No to tak, co? Ciężka sprawa. Tak można, spoko. Tu mam wtopę. Jak dają, to bije. Te pionki trzeba zbijać. Podstawił. Ojejku, o dwa pola miałem pójść. No dobra, no to remis. No tak, zgadzam się. Jak zaproponujesz, to się zgodzę. Wyjście z wora się poniekąd udało. No dobrze. Jeszcze dwie rundy. Ile ja już mam punktów? Cztery. No to jak się uda wygrać dwie, to powrót zaliczę do udanych. Oj, znowu dobra poza była. Ja wiem, że to brzmi tak strasznie, strasznie źle to brzmi z moich ust, że znowu była dobra poza i to dlaczego nie wygrałeś? No takie są szachy niestety. W słabej formie jestem, jak widać, ale staram się walczyć, walczyć, walczyć. Więc będę walczył dalej. O, rety, rety.
No tak, pół punktu z wora, to trzeba się cieszyć. Masz rację, smoku. Tutaj przyznaję rację. Zdecydowanie tak. Janek gra, sorry, to już patrzę oczywiście, jeżeli gra. Ale chyba nie. Nie, już kolejna runda, zobaczcie. O, fajnie, że szybko poszło. Ale szybko poszło, dziwnie. Dziwnie trochę. Czarnymi. Dobra, lecimy z moją taką internetową bronią. Zobaczymy, czy ona się przyjmie. Szczególnie na 3 plus 1. Powiem wam, że ona już się przyjmie. Przyjmie się. Tak. Choć gość gra chyba dobrze. Święcamy figurkę. Brakuje długiej roszady albo wieża na D8. Raczej długiej roszady. Nie wiem, co po tym. Szczerze mówiąc, aha, po tym to tu chyba. Będziemy kombinować. A niech myśli, no. No właśnie, muszę tak. Bo tutaj skoczek nie może zbić, bo tam mat. Tutaj grozi bicie. F4 to nawet mogę dawać wieczny szach. No właśnie, to jest to, że mogę wiecznego szacha dawać. No teraz nie mogę. Dobra, to teraz. Tak, długa roszada. Teraz już grozi bicie, bo to jest związanie na hetmana. Tak nie można, bo bicie tu. Wszystko się zgadza. Myśli. Niech myśli. Pewnie odejście hetmanem na C1 jest całkiem ok, ale nie, to wezmę tutaj. On weźmie tu. I co? Ja wezmę tam, potem wejdę tu. Jest bardzo groźnie. Nawet na widełki nie zwracam uwagi. Oj, jak czasem dobrze mieć pozycję swoją, w której się orientujesz, a przeciwnik jest w lesie. To jest dobre. Takie rzeczy cieszą. Wrócił. Ok. No to biję tutaj. To nawet nie myślę za długo. Wieżą zbijam. Trzymam skoczka. Jakiś taki ruch. To on musi już myśleć nad tym. Tam. Aha, tutaj. Ok. Co? Podstawił. No to. Dobra. W końcu ktoś się zrewanżował. No tak zwykle jest, słuchajcie. No, zobaczcie, jak krótko. 14 ruchów i do widzenia, gościu. Z F-em. 14 ruchów. Dobra, jestem zadowolony. Jestem zadowolony. I teraz, słuchajcie, mamy czas, żeby zobaczyć, jak gra nasz Janek. Janek gra białymi. No zobaczcie, Janek też atakuje. A nie, sorry, Janek gra czarnymi. Janek się broni. Ale on umie się bronić. No, partia miodzio, tak. To trzeba przyznać, że tutaj na pocieszenie, na osłodę tych porażek takich wariackich, ale postaram się oczywiście, czy postaram się sam do siebie to mówię, żeby starać się grać właśnie troszeczkę bardziej stabilnie przede wszystkim. To, co kiedyś było moją mocną stroną, no teraz plus 4 nawet pokazuje, zobaczymy tutaj, jak Janek się z tego będzie wygrzebywał. Na pewno kręci już teraz nosem. Tu się robi niebezpiecznie. Te figury zaczynają tutaj bardzo mocno na króla spoglądać. Przypuszczam, że trzeba zbić. Z kim gra w ogóle Janek? Sprawdźmy. Coś kojarzę ten nick, ale nie pamiętam. A Dmitrij Andrejkin. To silny zawodnik. No, panowie, tutaj
mają bardzo ważną partię, bo mają po 8 punktów. Kto przegrywa, ten odpada w ogóle w walce o cokolwiek chyba tutaj w tym turnieju, bo oni tutaj grają właśnie o nagrody, no. Znaczy, tam dla Janka takie nagrody to tam wiadomo, że mało ważne są. No właśnie, problem jest tutaj. Może... Aha, tutaj też nie można. Janek ma problem w tej pozycji. I mało czasu. Jak się wygrzebie z tego, to będzie wyjście z bora w ogóle. Bo tutaj wszystko grozi, jest bardzo groźnie. Ciekawy ruch. Powiem szczerze, ciekawy. Ha, on w ogóle tutaj oddaje. Potem tu zbija. Podważa skoczka, potem F4. Skoczek zbił. Co? A nie można tu zbić? Hetman tu, wracam. I gdzie jest mat? A skoczek tutaj wraca. To skoczek tu. Aha, jakiś wieczny szach. Nie, mat. Ale wyliczył. Skubaniutki. No, tu jest koniec, według mnie. Tutaj jeszcze wybił. No właśnie, tutaj koniec. Mat grozi w dwóch ruchach. No właśnie. Janek przegrywa, niestety. Niestety, i to dosyć szybko, w 27. Wiecie, ja to się mogę wkurzać, ale to Janek jak się tutaj wkurza pewnie. A to zawsze jest taka presja, chociaż nie, pewnie tam nie denerwuje się. Przecież dla niego to jest turniej rozrywkowy, znając życie. Zerknijmy, czy... O, Hikaru, zerknijmy na niego. To jest człowiek niezniszczalny. No tutaj musi trzymać pionkę F2. Ta wieżówka jest równie ciekawa, jakby się udało tego pionka za tego wymienić, to dla Hikaru byłoby na pewno dobrze, ale to jest prawdopodobnie remis. No na pewno tutaj zawodnicy mają ze sobą dużą historię. No, dobry ruch D4. Nie, to nie jest Erik Hansen, to jest jakiś inny zawodnik. A to nie, tutaj białe chyba nie ryzykują. Tak patrzę, no właśnie, Hikaru jeszcze będzie grał na wygraną. Teraz korzysta z okazji, chce wejść wieżą, grać aktywnie. A, ten ruch dziwny był, bo te wieże nie naciskają tutaj. Dziwny ruch. Tak, a to białe są szybsze. Hikaru to wygra, zobaczycie. Chyba tu. I czy wziąć tu i tu? Ciekawa jaka decyzja. Nie. Będzie chciał dać mata. Aha, bo tutaj będzie mógł jeszcze tego wziąć. Nie, nie będzie mógł. Próbuję jakoś tu mu mata zaplombować. I co, i tutaj można? Można. No właśnie. Król jest swobodny. No to Hikaru wygra, zobaczymy. Na pewno wygra tę pozycję. Na tym czasie. No tak, tym bardziej teraz. To wieżówka już jest easy. Dobry jest skubany. Wywiera presję mocną na przeciwnikach. Niesamowite. Niesamowite. No, za darmo 3200 nie dają. 50. Siemanko, Flourek. Siemanko. No dobra, czekamy sobie cierpliwie na ostatnią rundę. Przypominam, że mam 5 punktów. Nic nie najgorzej. A dlaczego tu partia mi wyskoczyła? Sio. Okej. No i cóż, powalczymy o szósteczkę. Więc jest okej, no. Trzeba chyba się w sumie cieszyć z takiego startu. Tym bardziej, że tam jakiś skalpik, coś tam. Dobrze jest. Dwie fajne partie wyszły w sumie, z których można być zadowolonym. No, dobra. Lecimy, bo się ściemnia.
Dobra, jest ostatnia partia, to jest pewnie sekunda. Kacper Polok! No dzień dobry, Kacprze. No tego się w ogóle nie spodziewałem. Ale jaja. Ale jaja, panie Kacper. No nie, no z Kacprem to już grałem wiele razy. No właśnie, tutaj będzie kamienna ściana. Bo cóż innego Kacper może mi zagrać? Jak nie kamienną ścianę. Okej, okay. Niech będzie B3. Dobra, tutaj sobie zagramy. Okej. No chyba tak. Może tu. Skoczek tu. I takie tam manewrowanie. No właśnie. Niech będzie tu. Tu jakieś ruchy grożą. Będzie mi podważał mocno. A nawet w ten sposób to też jest dobry ruch. No dobra, tak. Bronimy. Bronimy się, proszę pana. Oddam tę jakość, słuchajcie. Oddam jakość. Oddam jakość, świadomie to czynię. Tutaj, goniec czarnopolowy, mam nadzieję, że zrobi robotę. Ale Kacper tej jakości pewnie nie weźmie, znając życie. Ale będzie musiał, bo tutaj atakuje. Okej. Okay. No i skoczek F6? Nie, skoczek F6 nie można. Okej, okay, teraz trzeba mądrze pograć. Tu zaatakujmy. Szaleńczy ruch zrobimy teraz. Atakujemy. Się dłużej zastanowić, ale po co? Zbił. Zbił. To mat, Kacper. Ojejku. Ojejku, mat. Dobra, prezent tutaj dał mi, no, kolega. Masakra. No, macik, no. Zniesmaczenie. Po raz kolejny kamienna ściana przełamana, no. Bez tej jakości wydaje mi się, że całkiem nieźle. Zobaczymy, jak silnik ocenia. Mogę się mylić. No, takie minus 0,8, czyli nie do końca tak dla człowieka, żeby to mądrze rozegrać. Tutaj, no wiadomo, że bym takie szalone ruchy grał. No ale cóż, podstawka mata. Słuchajcie, no to co? Jest dobrze. 6 punktów, początek powrotu Title Tuesday, więc chyba nie najgorzej z tym wynikiem wyszło. Także jest blisko siódemki. Myślę, że powalczymy. No to co? Bardzo pięknie dziękuję Wam za dzisiaj. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Hej!